Jutro, muszę pani powiedzieć, kolejna zmiana będzie przeze mnie ogłoszona. Rozszerzenie prawa do obrony koniecznej, bo uważam też, że Polacy powinni się skutecznie móc bronić. O to chciałam zapytać. Będziemy mogli strzelać jak po Ameryce, bo pan wspomnieliśmy Amerykę, to chyba ja wspomniałam. Czy będzie można strzelać do każdego, kto napadnie na nas? Więcej szczegółów ujawnię, bo nie chciałbym dzisiaj wszystkiego zdradzić. Ale proszę powiedzieć, absolutnie. Ale powiem, że uważam, że Polacy powinni mieć większe prawo do obrony, jak ktoś ich napadnie, w stosunku do tego prawa, które dziś obowiązuje. I to też jest wyraz mojego myślenia w trosce o obywateli. O tych, którzy się bronią, często są później ścigani przez prokuraturę niepotrzebnie. I w konsekwencji trafią czasami do aresztów. Właśnie dla takich ludzi powinno być państwo. Państwo musi stać po ich stronie, ale państwo nie może stać po stronie wielkich aferzystów, którzy okradają często na setki milionów polskie państwo, że później brakuje pieniędzy dla tych najbardziej potrzebujących. Czy to obrona konieczna, kwestia zmian, to będzie tak jak właśnie na wzór amerykański? Każdy, kto narusza mir domowy, na to niech się liczy z tym, że coś rozwiązania amerykańskie są pełną inspiracją, ale musimy je wpisywać w realia kultury prawnej europejskiej. Więc jest to pewien kompromis, ale o szczegółach z przyjemnością jutro powiem, zapraszam na konferencję. Czy to będzie tak, że po prostu tutaj nie będzie już ciągania po sądach osób, które się broniły? Tak, do tego chciałbym doprowadzić, bo często są skandaliczne historie, kiedy prokuratorzy, szukając takiego łatwego, może powiedzieć, sukcesu, oskarżają tych, którzy sami się przyznają, bo bronili się przed bandytą, bronili własnych dzieci, własnego domu. Z tym trzeba raz na zawsze skończyć.